I w sumie zdradzę wam jeszcze jednego lifehacka, którego wcześniej nie zdradzałem. Niektórzy mi zarzucali w filmie z miętusami, że to niemożliwe, żeby miętusy tak urosły w tak szybkim czasie. To jak najbardziej jest możliwe i to nie jest jakiś mega zajebisty przyrost, jest to w miarę dobry przyrost, bo miętus przez pierwsze 2 lata najszybciej rośnie i ja nie każę komuś tam wierzyć. Widzicie te miętusy? One miały około 20-30 cm. No, 2 miesiące temu, a rok temu miały 10-8 cm, coś takiego, więc ponad 100% masy w ciągu roku przytyły. I teraz jako ciekawostka, w pół roku na moim starym stawie, dokładnie w 4 miesiące miętusy z 10 cm miały 23 cm. Niestety zdechły na wiosnę latem, bo było za ciepło, one nie wytrzymają w ciepłej temperaturze na tym starym moim stawie, jeżeli ktoś dobrze kojarzy. Jaki jest sekret? Teraz wam pokażę. Sekretem jest oczywiście dieta. Dieta oparta na dużej ilości białka i dieta rybna. I tutaj jak widzicie są kawałki ryb. Ja to biorę z przetwórstw rybnych, to ogólnie oddaję za darmo. Może czasami jakieś groszowe sprawy, ale zazwyczaj za darmo. Chcesz? Czy już ty najedzony jesteś? I no, i takie sobie rybki wiadrami zwożę. Rzucam to w blender, dodaję troszkę mączki rybnej, czasami troszkę mączki kukurydzianej i to idzie do stawu. I to jest... to jest coś, co miętusy bardzo uwielbiają, bo miętus to taki głównie podlinożerca. Mięsożerca, podlinożerca. Więc prawdopodobnie na tym miętusy fajnie rosną. No i teraz o zimowej porze to jest dobry pokarm dla jesiotrów. I czy to jest dobra opcja? Wiecie co? Ja nie dam wam gwarancji, że to u was się przyjmie. Z tego względu, że to może zakwasić lekko wodę. Takie rybki mielone w dużej ilości. Ale ja jako, że mam staw na kredzie, no to kreda jest odkwaszaczem, więc nie da się zakwasić odkwaszacza. I ja to mogę sypać tonami i tam nic się nie stanie. To jest taki lifehack nie dla każdego, nie wiem w sumie jak to by było na zwykłych stawach, bo nigdy nie sprawdzałem. Może by się przyjęło, nie mówię, że nie. Więc zaraz to idzie w blender, mielimy to i potem do stawu. W ogóle to nad stawem zamontowałem takie solarne lampeczki i one w nocy normalnie świecą. Na poprzednim pewnie jakimś tam daily vlogu pokazywałem to. I to jest fajne w sumie, takie oświetlenie nocne. Dalej, słyszycie to? To jest radio, patrzcie. Jedno radio. Tutaj drugie radio. Solarne. Coś takiego. Po co to jest wszystko? O, tutaj mamy mszę. Dobra, słuchajcie, o co chodzi z tymi radiami, bo temat niespotykany. Mam tu bobra, który robi szkody, w sumie zaraz pokażę. Wracając do bobra, to patrzcie, tutaj jedno drzewo przewalił. Tu jest kolejne drzewo przewalone. Tutaj mamy kolejne, następne drzewo przewalone razem z ledem. Już kilka mi tych ledów i lampeczek powalił. Tutaj następne. Więc można się domyślić, po co to. Tutaj dałem strecze i tutaj dało się strecze, to akurat bobra nie ma. A te czarne kropki to są włosy ludzkie. Dokładnie włosy ludzkie, te wszystkie czarne kropki, które tutaj widzicie. No i to wszystko, plus te radia. To jest takie zabezpieczenie przed bobrem oraz przed przyjściem wydry. Miałem kilka razy nad stawem, widziałem łuski ryb na brzegu. Ale to takie pojedyncze przypadki, w tamtym roku 2 razy, w tym roku raz. Więc jest to dość rzadko. To teoretycznie mogłoby wskazywać na wydrę. W tej okolicy nigdy nikt wydry nie widział, ani na tym stawem, a tam mieszka Grzesio, tam jest Grzesio dom. Grzesia Kuby, znacie Grzesia Kuby z filmów. Nigdy nikt wydry nie widział, ale łuski te, które były na brzegu, to też mogło być, po prostu mogła normalnie ryba zdechnąć, bo tych ryb bardzo wiele wpuszczam, to zresztą widzicie. To wystarczy, że ryba zdechnie, spłynie na brzeg. Jakiś pies czy kot je zje na brzegu. No i mamy łuski rybie. Więc te wszystkie takie zabezpieczenia to są przed przyjściem wydry, a nawet gdyby jakaś wydra była, to po to właśnie, aby ją wypłoszyć, aby nie przychodziła, nie siedziała tutaj. No i przed bobrem, więc no, grają radia, są lampeczki, światełka, włosy ludzkie, masa różnych pułapek, więc no, stosuję wszystkie możliwe sposoby, jakie wyczytam w internecie. Na pewno które z nich są skuteczne, niektóre nie, większość na pewno nie jest skuteczna, niektóre są skuteczne, ale na pewno na 100% jestem pewny, że po prostu miks tych wszystkich sposobów na te wydry, bobry zadziała. Jak to się wszystko razem zmiksuje, każdy możliwy sposób się da, więc no, taki bajer. I wiecie, ja tego różnego rodzaju pułapek ponastawiałem. A tutaj przy samym moim stawie mieszka Kuba, Grzesio i ich rodzina. No i z Kuby, z Grzesio dziadkiem sobie rozmawiałem. I... no i co? No i wiadomo, że tutaj obok mojego stawu są też inne stawy. Więc wiecie, wydra, bóbr to sobie mogą tak przechodzić ze stawu do stawu. Ale się okazuje też to, że tutaj niedaleko tego mego stawu mieszka dwóch myśliwych.
łowczych, myśliwych, jak zwał, tak zwał. I oni też mają swoje stawy. I mi tutaj dziadek mówi, Kuby Grzesia, że nie ma szans, aby wydra się pojawiła, bo myśliwi szybko się nią zajmą, bo też mają własne stawy. No i wiadomo, wiecie, wydra jest pod ochroną, nie? Nie można do niej strzelać, aczkolwiek jest szkodnikiem. Polskie prawo w ogóle, w polskim prawie jest wiele szkodników pod ochroną. No ale koniec końców jest taki, że nikt tej wydry nie widział. I jak się pojawi, to niby myśliwi z okolicy szybko się nią zajmują. Więc no, taki fart, nie? A ja tutaj tyle sposobów na te wydry i bobry się zabezpieczą tak na przyszłość. O właśnie, patrzcie, to jest ślady bobrów.